Hej ludzie, my z tej strony. Witam w kolejnym odcinku z serii Wiedźmin Droga ku Zagładzie. Czy tam Wiedźmin na drodze ku Zagładzie, już nie pamiętam nawet jak się ten let's play nazywał. Mniejsza o to. Wracajmy do gry. Zróbmy save'a. I o ile pamiętam, trzeba poczekać parę dni, żeby odebrać nagrodę od tych typów, więc poczekamy parę dni. Jeden, dwa. Trzy. Cztery. Uj, poczekamy tydzień. Pięć. Sześć. Siedem. I jeszcze, żeby było rano, te parę godzin. Okej. Zobaczmy, czy nagroda jest już dostępna. Jak nie, to poczekamy jeszcze jeden dzień. Niech ci Freja sprzyja. Bo nie pamiętam, gdzie się teraz szło odebrać tę nagrodę. Czego tu? Witaj. Wiedźmy, tak? Chyba jeszcze niedostępne zadania. Wróć później na arenę na Spikorok, żeby odebrać swój procent od wygranej. Czyli jeszcze trzeba czekać, okej? Poczekajmy w takim razie jeszcze parę dni. Chyba, że to było zależne od wątku głównego, bo nie pamiętam szczerze, muszę się przyznać. Okej, czyli to było zależne od wątku głównego. Dobra, nieważne. W takim razie idziemy na Królewski Gambit. Chyba, że coś jeszcze tu mamy do wykonania. Później pójdziemy do Yennefer. Chociaż możemy najpierw pójść do Yennefer, a później pójść na ten Królewski Gambit. Bo ten kurs z Yennefer jest w sumie śmieszny i fajny. Czy śmieszny jak śmieszny, ale jest fajny. Jest takim trochę odniesieniem do pierwszej książki Wiedźmina. Jeżeli ktoś czytał sagę Wiedźmina, to wie, jak się nazywała pierwsza książka. Dla tych, którzy nie czytali, powiem, że było to ostatnie życzenie. Reszty będziecie się musieli domyśleć. Interesujące efekty czarowania. Cześć, Jen. Widzę, że nie jesteś tu mile widziana. Sprowokowali mnie. Ciekawe dlaczego. Miałeś do mnie jakąś sprawę. W cesarskiej bibliotece znalazłam księgę Amosa Faripsisa, specjalisty od dżinów. Któregoś dnia wypłynął na Skellige i słuch po nim zaginął. Wcześniej dżiny? O niego. Niektórzy ciągle go pamiętają. Dlaczego się nim interesujesz? Dlaczego właściwie się tym interesujesz? Dżiny bywają niebezpieczne i zawsze są złośliwe. Pamiętam, ale gra jest warta świeczki. Jeśli go okiełznam, zdobędę potężną moc, a ta w którymś momencie może nam się przydać. Aha, skąd wiesz, że czarodziej miał dżina? Skąd wiesz, że ten czarodziej w ogóle miał jakiegoś dżina? Tak wynikało z jego ksiąg. Opisywał, w jaki sposób go spętał i czerpał energię z jego mocy. Wiesz, gdzie go trzeba szukać? Wiesz, gdzie ich szukać?
Czarodzieja i Dżina? Ludzie mówią, że ostatni raz widzieli statek Amosa u wybrzeży Hindersfjall, a potem rozpętała się burza stulecia. Burza stulecia. No, to już raczej ich nie znajdziemy. Czarodziej jest karmą dla ryb, a Dżin uciekł. Niekoniecznie, a nawet jeśli to prawda, muszę się przekonać na własne oczy. Pomożesz mi? Psst, aż za nie mówił. Możesz liczyć na moją wdzięczność. Pomogę ci. Skoro tak stawiasz sprawę, dobrze, pomogę ci. Dzięki. Na przystani czeka łódź. Chodźmy. Niech mówi, jakim żyje. Pięciu ich było, żelazem obwieszeni od stóp do głów, a nikt żył z ogrodów. Widzę, że zdążyłaś wszystko przygotować. Owszem. Skąd wiedziałaś, że się zgodzę? Nie wiedziałam. Musiałam zaryzykować. Przecież było wiadome. Oczywiście dla tego, kto czytał i siedzi w kanonie wiedźmińskim, że Geralt się zgodzi. Mógłbyś przejąć inicjatywę. A pozwoliłabyś mi? Zależy w czym. Wow, nagle się rozpadało. Burza, psia krew, dokładnie. Nie ma tak być w górach. Z sekundy na sekundę. Jeb, burza. Jakiś zjeny z suka? No co ty nie powiesz, Blotku, co ty nie powiesz? Statek z Dżinem zatonął gdzieś w tej okolicy. Niezbyt konkretny trop. Rzucę zaklęcie na naszą łódkę. Dzięki temu będziemy wiedzieć, czy na dnie są jakieś wraki. No to do dzieła. Aż zagięłaś grafikę w grze. A czy mógłbym odłowić? Opowiem ci fraszkę, a nie. To jest w innym momencie gry, dobra, nieważne. Nie wiem, czy z tym Dżinem to dobry pomysł. Z jednym już sobie kiedyś poradziliśmy, pamiętasz? Czemu masz dwie głowy, Jen? Nie stracił głosu. Całe szczęście uratował go twój egzorcyzm. Ja, skąd miałem wiedzieć, że to znaczy odejdź stąd i wychędzasz się sam. Jane, ty chuju! Do końca życia... O, Mubot cię ostrzegł, za dużo kapsloka. Takie życzenie. Prosiłem, żebyśmy zawsze byli razem, a nie żebyś wytykała mi potknięcie. Uważaj, czego sobie życzysz, a jak już to dostaniesz, przyjmij z dobrego. XD, dokładnie. Tia. Jeśli chodzi o potknięcia, nie widzę powodu, żeby się nie śmieć, póki są zabawne. Coś tu jest na dnie. Tu jest za głęboko, nie dasz rady zanurkować. A co ty mi powiesz? Wręcz przeciwnie. Dlatego poprosiłem cię o pomoc. Rzucę na ciebie zaklęcie. Na jakiś czas spowolni ci akcję serca i będziesz mógł dłużej wytrzymać pod wodą. Okej. Okay. Esat Eich Kryderytown! Gotowe. Uważaj na siebie. Dobra. Zróbmy save'a. I hop! Teraz to jest jedyny moment w grze, kiedy mamy nieskończoną ilość powietrza. Nawet eliksir orka, chociaż wydłuża i to znacząco, bo chyba dwa razy długość, jaką możemy spędzić pod wodą. Jen, wiesz, że nie lubię, jak mi czytasz w myślach. Nie czytam ci w myślach, tylko używam telepatii. Poza tym masz coś do ukrycia? Nie powiedziałbym ci, gdybym miał. Widzisz coś ciekawego? Szczątki statku, jaką się skinie. Sprawdzę ją. Ciekawe, że oni gadają w jego umyśle, więc dlaczego dźwięk jest przytłumiony, jakby gadał pod wodą? Fakt, ty jeszcze żyjesz! Myślałem, że już zginąłeś! To jest jedyny moment, kiedy mamy nieskończoną ilość powietrza pod wodą. Nawet eliksir orka, który wydłuża... I całe mnóstwo utopców. Pewnie przyciągnęły ich ciała załogi tego okrętu, a potem zrobiły tu leże. Jest też galion klanu Drummond. To nie ten okręt. Wracaj na górę. Czekaj, ja chcę sobie tu poodkrywać. De facto muszę kiedyś spróbować tego exploitu.
tym momencie, kiedy jestem teraz pod wodą, pójść i poodkrywać wszystkie te pytajniki, to by było strasznie nużące, ale mógłbym całą tą trasę przebyć pod wodą, poodkrywać wszystkie te pytajniki i nie musieć martwić się o zapas powietrza, bo mogę przebywać pod wodą, ile mi się wymarzy. Niezły exploit, muszę powiedzieć. Interesujące? Dokładnie. Jeszcze coś tu jest. Trochę więcej szakłaku. Nie przypominasz sobie tej misji, tylko pytanie, czy Geralt coś ukrywa. A widzisz. Ale z naszego towarzystwa chyba tylko ja mam ponad 500 godzin Wiedźmina trójkę. Także jak czegoś nie pamiętasz, to się w sumie nie dziwię. Bo ja mając tyle godzin też czasami czegoś nie pamiętam. Ups, I'm sorry. Ale gdyby nie ten wdech, to człowiek by zdechł. Dokąd teraz? Tam, gdzie zaprowadzi nas ślad. Co zrobisz, jak już znajdziemy Gina? Poprosisz go o piękny dom, potem pałac, a na końcu zechcesz zostać królową? Dalej mówimy o Ginie, czy już o złotej rybce? Bez różnicy, ważne, że spełnia życzenie. Jakie jest twoje? Dowiesz się w swoim czasie. Wiesz, co jest najlepsze? Przekroczyłeś limit, który ustawiłem na mubłocie odnośnie Caps Locka o jedną liczbę. Nie liczbę, tylko... To coś jest. Kolejny wrak. Zobaczę, czy nasz Gin się tam nie chowa. Literkę. Bo mam ustawiony limit 15 literek, a ty miałeś w swoim zdaniu 16 liter. No dobra. Geronimo! Wii! Niechcący. Domyślam się, że niechcący. Ten wrak leży tu już jakiś czas. Szkielet mężczyzny. Ktoś przybił mu czaszkę toporem do pokładu. Insygnie planowe wskazują na człowieka z Dimun, czyli pochodził z Faroe. Szkielet mężczyzny. Ktoś przybił mu czaszkę toporem do pokładu. Czemu to powtarzasz? Insygnie planowe wskazują na człowieka z Dimun, czyli pochodził z Faroe. Okej, tu chodzi o tą tarczę chyba, bo ona ma jakiś symbol. I możemy płynąć dalej. Mam coś. Skaligijski puklerz z symbolami klanowymi Heimei. Torut Donara. Kiedy ten puklerz tu osiadł, Donar był malcem w pieluchach. Jen, żadna z tych łodzi raczej nie należała do czarodzieja. To stary, zatopiony drakkar. W takim razie wracaj. Trzeba szukać gdzie indziej. Dałbyś grę trochę głośniej, albo mnie trochę ciszej. Dobra, da się zrobić. Ja się mogę ściszyć trochę. Ściszę się o 1 decybel. O nie, o 2 decybele, żeby była różnica. Fuck! A ty tu skąd? Ewentualnie mogę w opcjach gry trochę zgłośnić grę. O 10%? Dwa.
To płyńmy dalej, kapitanie Yennefer. Jeszcze sprawniej, gdybyś mi pomogła, tam na dole. Zdecydowanie wolę obserwować sprawy. Jak wtedy, gdy szukaliśmy smoka i Levi nastrąciła nas ze ścieżki. Pamiętam to. Zerwanego mostu, a ty uwiesiłaś mi się na pasie i podziwiałaś widoki, pamiętasz? Ja, podziwiała widoki. Piękna przepaść, szumiały drzewa, leniwie płyną strumień. Pamiętam, choć bardziej podobał mi się widok, który miałam też przed oczami. Ten sarkazm. Fuck, co to był za dzień? A. Pan Valin sobie stwierdził, że wypłynie. Te skały wyglądają jakoś dziwnie. Tak, jakby coś jej ucięło. W ogóle ten krater, jak się przyjrzyjemy na mapie, to wygląda, jakby ktoś w tej wyspie wyciął idealny okrąg. Dobra, zróbmy save'a. I do wody! Whee! Płyń, Geralcie, płyń. I wystrzel wszystkie syreny. Ale musiało coś dupnąć? A właśnie nic nie dupnęło. Coś? Nawet więcej niż coś. Wielki krater, jakby walnął tu meteoryt. Muszę to zobaczyć. Jednak wskakujesz? Nie, rzucę na ciebie zaklęcie. Będę widzieć twoimi oczami. Rozluźnij się. Wiesz, że tego nie lubię. Okej. To był meteoryt. Tylko co? Efekt teleportacji. Potężna moc wycięła dno morskie, skały i wszystko, co było w zasięgu sfery teleportacyjnej. Nie cierpię portali. Szukaj czegoś, w czym mogli zamknąć Gina. No, dzięki, że opuściłaś moją głowę. Za dużo tu było, kurde, miejsca dla nas dwóch. Floreny. Nie za... Zastawa sztołowa! Ten statek należał do kogoś majątnego. Amos do biedaków nie należał. To może być jego łódź. Złamana pieczęć. Nie ma tu Gina, ale jest coś, co powinno ci się spodobać. Co takiego? Połowa pieczęci. Nada się. Wracaj na górę. Hej! Sorry, że tak grzebię w ustach, ale po kolacji musiało mi coś między zębami utknąć. Nie wiem, czy nie zrobię sobie przerwy między odcinkami, żeby drucikiem... Znaczy drucikiem, Boże. Nicią do ust nie wyczyścić sobie zęby. Kochasz te eksploracje? Perełki są wszędzie? Dokładnie. Tylko połowa. Możesz coś z tym zrobić? Mogę zlokalizować drugą część. Z dokładnością do kilkunastu metrów. A tam, gdzie jest druga część, powinien być też Jin. Właśnie. Gotowy? Przenoszę nas na trzy. Nie. Wiesz, że nie lubię portali. Nie marudź. Raz, dwa... BUM! Miało być trzy! Aż upadł na kolana! Miało być na trzy. No przecież było. Zobacz, trzeba się tu rozejrzeć. Nie tak szybko. Najpierw mi wyjaśnisz, o co tu naprawdę chodzi. Po co ci ten Jin? Przecież wiesz, że dla czarodzieja moc Jina jest bezcenna. Wiem. Dlaczego ci ta moc? Wiem i chcę się dowiedzieć, do czego ty chcesz jej użyć. Nie zadałabyś sobie tyle trudu, gdyby nie chodziło o coś ważnego. Fakt, to jest ważne. Nawet bardzo. Ile to już trwa, Geralt? To między nami. 15, 20 lat? Na przemian rozchodzimy się i wracamy, bo coś nas do siebie ciągnie. A ja nadal nie mam pewności, czy to prawdziwe uczucie, czy tylko igraszka Gina. A więc o to ci chodzi. O moje ostatnie życzenie. Poprosiłeś Gina, żebyśmy zawsze byli razem. A ja chcę go poprosić, żeby anulował tamto życzenie. O. Teraz już wiesz, dlaczego nie pamiętasz motywu Gina, bo jak wybrałeś Triss, no to nie miałeś okazji zrobić tego questu. Rozumiem.
Rozumiem. Chcesz wiedzieć, jak to będzie, jeśli przestanie łączyć nas magia. Chcę wiedzieć, czy jeśli skończy się magia Jina, coś między nami pozostanie. A co jeśli ja nie chcę? A co jeśli ja nie chcę wiedzieć? Teraz już nie masz wyboru. W sumie prawda. Chodź, przeszukajmy statek. Podoba mi się to odniesienie do pierwszej książki. Jest zajebiste. Za moim... Jak pierwszy raz przechodziłem Wiedźmina i dotarłem w to miejsce, bo za pierwszym razem... Z tego Amosa. Zażyczył sobie, żeby Jean przeniósł połowę statku na szczyt góry? Nie. Niekoniecznie. Jeany są złośliwe z natury. Ten mógł po prostu spełnić życzenie w przekorny sposób. No właśnie. W takim razie nie życz sobie, żebym zniknął z twojego życia, dobra? Jeszcze nie zdecydowałam, jak to. Jak pierwszy raz przechodziłem Wiedźmina, trójkę, i doszedłem do tego miejsca, powiedziałem sobie, dobra, przechodzę tę grę pierwszy raz, no to trzeba iść zgodnie z kanonem, wybierz mi Yennefer, zwłaszcza, że ona się w żadnej poprzedniej grze nie pojawiła, dopiero w Wiedźminie trójce pojawiła się ta postać jako Yennefer, więc mówię, okej, okay, za pierwszym razem pójdziemy drogą Yennefer. Jak wykonywałem tego questa pierwszy raz, to już mi się łezka wokół pojawiła, po skojarzeniach z książki. No ale dobra, idźmy dalej. Powinniśmy przeszukać ten statek. Co ty nie powiesz? No to przeszukajmy go. Interesujące. Interesujące. To ciekawe. Tajemnica tajemnic, Agnes z Glanville. Spośród wszystkich stworzeń na Ziemi dwa są tylko, które moc potrafią czerpać, a są to koty i smoki. Oba te gatunki instynktownie wyczuwają przebieg magicznych intersekcji i często wybierają je na miejsce swego odpoczynku. Co dziwnym jest o tyle, że wszystkie inne zwierzęta miejsc tych unikają. Czyli telewizory są miejscem magicznej intersekcji, skoro koty tak lubią siedzieć na telewizorach. Tyle łez, co ty przy tej grze ostatnio miałeś, to przez cały rok nie miałeś? Jeszcze serce z kamienia przed tobą? No, przede mną też, jak skończymy... W sumie jak skończymy... wątek tutaj na Skellige i wrócimy do Velen, to zaczynamy serca z kamienia. Liczne teorie próbują tłumaczyć owe zachowanie. Żadna nie potrafi go do końca wyjaśnić. W przypadku smoków część uczonych twierdzi, iż użytkują one wchłoniętą moc między innymi po to, by móc latać. Jak pokazuje bowiem nauka, żadna istota tych rozmiarów i masy nie byłaby w stanie unieść się w powietrze, jedno ze skrzydeł swych korzystając. Odnośnie kotów istnieje teoria, iż pozyskaną moc wykorzystują do swego daru postrzegania rzeczy niewidzialnych. Inni uznają, że ta umiejętność jest im naturalnie przynależna, a czerpaną z intersekcji moc wykorzystują w innym, nieznanym celu. To bowiem, że wszystkie gatunki Felidae, czyli kocie, są zdolne do widzenia bytów z innych wymiarów, osób niewidzialnych i emanacji mocy, zostały już udowodnione ponad wszelką wątpliwość. O, buty. Ładne buty. Wygląda na to, że zderzenie z górą było tak silne, że kogoś z nich wyrzuciło. Czarodziej. Ciekawe. Oho. Krew. Albo ktoś był wleczony po ziemi, albo zostawił ten ślad, kiedy pokład gwałtownie się przechylił. Coś mi świta. Mocarstwo żywiołów. Mocarstwa żywiołów Gian Battista. Żadna z czterech płaszczyzn, czy też wymiarów ognia, wody, ziemi i powietrza nie jest dostępna dla zwykłego śmiertelnika. Zamieszkujące je jednak istoty zwane geniuszami
zamieszkują, niejedna istoty zwane geniuszami. Cztery są ich rodzaje, korespondujące z czterema żywiołami, będącymi niejako esencją owych wymiarów. Każdy z geniuszy wśród pozostałych swe przeciwieństwo posiada. Tak więc mamy maridy przynależne do żywioły wody, a ich antytezą są ogniste ifryty. Płaszczyzny ziemi zamieszkują geniusze Dao, a przeciwny jej wymiar powietrza jest domeną dla Djinn, od których wywodzi się słowo Djinn, który jest geniuszem powietrza. Od których nazwy wzięło się określenie Djinn, Mianem tych prostaczkowie zwykli określać czasem wszystkie istoty pochodzące z planu żywiołów, co błędem jest oczywistym. Wyjątkowo potężni czarodzieje potrafią niekiedy istoty takie spętać i nagiąć do swej woli, zyskując wówczas władzę ogromną, bliską wszechmocy. Albowiem geniusz, sam z siebie będąc uosobieniem siły żywiołu, jest jakoby rezerwuarem mocy, z której pan jego może korzystać i w zaklęcie przeobrażać bez konieczności nużącego czerpania z tradycyjnych źródeł. Niewielu jest jednak takich, którzy by potrafili geniusza zniewolić, gdyż sile mieszkańców czterech płaszczyzn równa jest jedynie przebiegłość, z jaką za wszelką cenę losu takiego próbują uniknąć. Niczego więcej się tu nie dowiem. Nic tu więcej nie znajdę. Dobra. Podniósł szafkę je dwoma rękami. Jen, chyba powinnaś to zobaczyć. Co tam masz? Tego czarodzieja. To Amos. Na rycinie w książce wyglądał bardzo podobnie, tylko głowę miał całą. To Djinn go zabił? Myślisz, że Djinn go tak urządził? Nie, nie zaatakowałby swojego pana. Wygląda mi to raczej na nieszczęśliwy wypadek. Gdy rozpętał się sztorm, Amos pewnie wypowiedział życzenie w stylu: zabierz nas stąd, chodźmy na szczyt góry. I Djinn spełnił je dosłownie. Prawda. Potem zaliczyli twarde lądowanie, Amosa wyrwało z butów i cisnęło nim o ścianę, a półka z książkami zrobiła resztę. Zawsze wiedziałem, że nadmiar wiedzy zabija. Trzeba poszukać ciało. Jeśli zginął podczas teleportacji, może dalej ma przy sobie pieczęć. Voilà! Voilà. Brawo, chodź na główny pokład, mam pomysł. Może się podzielisz tym pomysłem? Zimna dobrze zakonserwowało zwłoki. Zginął od obrażeń głowy, półka rozbiła mu czaszkę. Lądowanie na szczycie góry musiało być naprawdę twarde. Nie dziwię się. Byli na morzu i nagle znaleźli się na szczycie góry. To było jak hamowanie ze setki do zera w sekundę. Zróbmy save'a, bo to będzie ciężka walka. Inaczej, to może być ciężka walka. Na tym poziomie trudności walka z byle utopcem może być ciężka. Nie ma tu nic ciekawego. Okej. Niczego więcej się tu nie dowiem. Kamień runiczny Perun. Odsuń się trochę. Co chcesz zrobić? Wywołać i schwytać Djinna. Pewnie mu się to nie spodoba. Osłaniaj mnie. Aha. Hemjin, vrif keisem gyar. Keis et viskler, gverit me kasel. Będzie Djinn. 11 odsuj. Nie mam pojęcia, o co ci chodzi. A, dwa wykrzykniki, o chuj, dobra, kapłem się. Grrr. Fajnie wygląda ten Djinn. Zakładam, że masz jakiś plan. Dobra, rzućmy Quen. Możesz się zamienić. Djinn to istota magiczna, więc nałóżmy też taki olej.
Quinn! Okej. Okay. Zgadłeś? Domyślam się. Znam cię dobrze, Blodek. Mam cię! Mam cię! Twój pan umarł, zanim wypowiedział ostatnie życzenie, więc się nie schwytam. Możemy się tak szarpać w nieskończoność, albo mogę cię wypuścić, jeśli coś dla mnie zrobisz. Grrr. Ga! Widzisz zaklęcie, które na nas ciąży? Ga! Tylko Jean może ściągnąć zaklęcie innego Jeana. Ściągnij to z nas, a będziesz wolny. Ga! Jesteś wolny! Uf! Zordon? Zordona mi to nie przypominało, ale skoro tak mówisz... Burza ucichła. Tak, już po wszystkim. Może usiądziemy? Wydajesz się lekko oszołomiona. Nie jestem, ale usiąść możemy. I ten halny w tle. Sorry, jak kogoś ogłuszyłem. Daliśmy radę Jeanowi. Zabieramy wprawy. Ostatnio, kiedy ujarzmialiśmy Jeana, oberwała połowa Rindę. Tak, dobrana z nas para. Dzięki, że tu ze mną przyszedłeś. Samej byłoby mi ciężko. Dziwię się, że Yennefer nie ma swojego Jeana czy innego żywiołaka, skoro kolejny raz od tak go więzi. Wiesz co? Dwa razy, żeby schwytać Jeana, potrzebowała Wiedźmina. I dwa razy jej się nie udało. Znaczy, teoretycznie teraz mogłaby go schwytać, ale poprzedni właściciel nie wypowiedział ostatniego życzenia, tak jak to było w pierwszej książce, gdzie to Geralt wypowiedział ostatnie życzenie. Więc według kanonu Wiedźmina nie mogła go schwytać tak długo, póki poprzedni właściciel nie wypowiedział ostatniego życzenia. Więc poszła z tym Jeanem na układ. Zdejmij z nas zaklęcie, będziesz wolny. I tak nie mógłbym odmówić. Cóż, nigdy nie potrafiłem ci odmówić. Ale może teraz się to zmieni. A, hym, ciekawe. Coś się zmieniło? Spodziewałam się, w sumie sama nie wiem czego. Przynajmniej zawrotów głowy. Fajny Bóg! Że spojrzę na ciebie. Ma prześwit na swoich udach. Ale wcale tak nie jest. Nic się nie zmieniło. Ja też cię dalej kocham. Może Jean jednak nas oszukał. Czemu? Bo ja też nie czuję, żeby coś się zmieniło. Kocham cię. The fuck?! Gro, nie musisz mi pokazać wnętrza głowy Yennefer. Ja wiem, że ona jest pusta. Smok, smok, mlask, mlask, smok, smok, mlask, mlask, om nom nom. A, co to miał być? I ten przenikający obcas przez pokład. Poczułem się, jakby to był pierwszy pocałunek. W pewnym sensie był. Poza tym, kiedy powiesz kocham, pocałunek smakuje inaczej. Coś w tym jest. Nie kończmy na pocałunku. Może przetestujemy też inne rzeczy? Amos miał tam całkiem przytulną kajutę. Geralt, nie przeciągaj struny. Będziemy mieć jeszcze mnóstwo czasu na zwiedzanie przytulnych kajut. Ale myślę, że świat się nie zawali, jeśli tu chwilę posiedzimy. Co jak co, ale jak Geralt mówi kocham, to czujesz się jak... To czujesz pewnego rodzaju zdziwienie. No, w sumie. Ale tu pięknie. No, jeszcze jakby ten halny tak nie wiał. Religijskie duchy nam sprzyjają. Uuu.
Teleport oczywiście. Następnym razem idziemy konno. Stamtąd nie dałoby się zjechać konno. Co teraz? Cóż, ja jadę do Wzimy. Aha. Zawsze oddana. Pogadajmy, zanim odjedziesz. Jen, to co się stało? Było bardzo przyjemne, więc nie psujmy tego roztrząsaniem szczegółów. Przepraszam? Ja jadę po umę do Barona i potem prosto do Kermore. Dołączę do was najszybciej, jak będę mogła. Do zobaczenia. Uważaj na siebie. Niestety, żeby dostać dobre zakończenie, będziemy musieli spotkać się z cesarzem. Nawet nie wiem, czy jest możliwość niespotkania się z nim, bo jak wybierzemy opcję, żeby się z nim nie spotykać, to nas zatrzymią jacyś gwardziści i tak zaprowadzą do cesarza. Także spotkamy się z cesarzem Emhyrem. Świat się nie zawali, mogło mu zwalić. Oj, co ty nie powiesz? Dobra, schowajmy nadmiar wszystkiego, co mamy. Chodzi mi o runy bardziej, które nazbieraliśmy. Runy i glify. Resztę sprzedamy. Nie wchodź na skrzynkę, Geralt, spokojnie. Dajmy się do kupca. Zobaczmy, czy on będzie lepiej wyglądać we włosach, które są spięte z tyłu. Witaj, Houston. Skoro tak dobrze radzisz sobie z nożyczkami, może byś mnie ostrzygł. Zwykle tego nie robię, ale podróżnemu odmówić nie wypada. Luźne zebrane włosy związane z tyłu głowy. To jest fryzura, którą on ma na początku gry. Znaczy, z którą się zaczyna grę. Wydaje mi się, że będzie lepiej pasować do tej zbroi. Bo nie będzie wyglądał, jakby miał hełm. Zdecydowanie. Witasz serdecznie. Witam, Takusaka. Jak tam piec? Wszystko dobrze? Nie wybuchł czasem? Sorry, jak jestem natrętny, ale już trochę wypiłem. Ja też nienawidzę kiszonych śledzi. Witaj w klubie. Dobra. Ostatni quest... Sorry, przedostatni quest. O, nagle mogę odebrać nagrodę. Dobra. Czyli zostają nam dwa questy. Odebrać nagrodę. Plus udać się na wybory nowego króla. Tego questu nigdy nie wykonałem. I nie wiem, czy kiedykolwiek go wykonam, bo nawet nie wiem, jak go wykonać. Zbierz książki opisujące religijne zwyczaje i zanieś jej Iwarowi. Próbowałem już 4 razy. Spośród 6, jak przechodziłem tą grę i nigdy mi się nie udało wykonać tego questu. A nie chcę oglądać solucji i dowiedzieć się sam, jak ten quest wygląda. Znaczy inaczej. Chciałbym sam rozwiązać ten quest, a nie oglądać solucji, żeby dowiedzieć się, jak rozwiązać ten quest. Ja raczej chcę sprzedać swoje towary. Jakieś skóry? No, sprzedamy ci te pojedyncze sztuki żywności. Okej. Bywaj. Bywaj. Dobra, czyli najpierw idziemy odebrać procent z wygranych walk we wsi Hov.
Nie mam. Witaj. A witam. Jak tam moje udziały? Widzę, że interes się kręci. Żebyś wiedział. Wszyscy chcą walczyć na przeklętej arenie. W takim razie moja premia już zdążyła się odłożyć. A jakże? Proszę. A dziękuję. Interesy na Skellige to przyjemność. Zajrzyj do nas jeszcze. Będą się tu dziać wielkie rzeczy. Wspomnisz moje słowa. Życzę wam tego. Powodzenia. 25 expa i 20 koron. Wow, bonus jakich mało. Pies dostał raka mózgu, ale któryś francuski pomógł. Reszta działa normalnie. No i bardzo dobrze. Dobra. Teraz udajmy się na Królewski Gambit. Twoja córka ma jutro urodziny, daj jej topór. Ta. Mistrzu Geralcie, strażnik zobaczył was z wieży i posłano mnie, żebym otworzył wam bramę. Czemu była zamknięta? To ma być ta słynna skeligijska gościnność? Taka tradycja. Po uczcie jarlowie wybiorą króla, więc drzwi muszą pozostać zamknięte, a na zamku mogą przebywać tylko synowie i córy Skellige. W takim razie dlaczego mnie tu wpuszczono? Krach zrobił dla mnie wyjątek? Krach zrobił dla mnie wyjątek? Wszyscy wiedzą, co uczyniliście dla Cerys i Hjalmara. Dziś jesteście jednymi z nas. Hej! Chodźcie za mną. Krach was wyczekuje. Dobrze, panie Arnwaldzie. Spokojne, zbyt spokojne. Słucham? Wiecie, mamy takie porzekadło. Na dobrej uczcie krew i miód powinny się lać jednako. No też prawda. Pewnie wy na kontynencie uważacie, że to barbarzyńskie zwyczaje. Nie, na Śląsku jest podobnie. Nudne bankiety i pałacowe intrygi. Powinnaś mnie wspierać, a nie odbierać sprzymierzeńców. Jeśli jakiś Ancrate założy koronę, to... To co? Tylko dlatego, że ci broda na gębie rośnie? Jak tobie wyrośnie, to może wtedy cię jarlowie posłuchają. Chcesz oberwać? Ostatnio jak cię pobiłam, to zwiewałeś na drzewo. A co, już zapomniałeś? Tak? To może pójdziesz ze mną zmierzyć się z Wilkarlami. Ciekawe, komu lepiej pójdzie, tobie czy Hjalmarowi pogromcy gigantów. Przestań się popisywać! To ja zabiłem giganta. No ale dobra. Cerys! Nie ma to jak... Kiepsko to rozegrałeś. Wiem, ale sam widziałeś. Ona jest taka... taka... uparta, zawzięta, apodyktyczna. Nie chce nikogo słuchać. Ma to po matce. Nie, żebyś ty był inny, ale dobra. Racja, Arnwald. W tym akurat ja i Cerys jesteśmy tutaj. Przypomniałeś sobie Doki Doki Taure Club. To gra nowelska, grafika anime. Opowiada o nowym członku w klubie literackim w szkole. Klub literacki jest prowadzony przez kobiety wyłącznie. W jakie ty gry grasz? Nie wiedziałem, że lubisz visual novel tak zwane. Hjalmar ma wiecznie minę jak udręczony, ale go lubisz. To też prawda. Gdzie jest Krach? Nie widzę Kracha. Rozmawia z jarlami? Nie, poszedł do swojej komnaty. Pewnie przyszykować nagrodę, którą ci obiecał. A może ty chcesz spróbować się na pięści z Wildkarlami, co? Rozgrzać kości po podróży? Czemu nie? Może później. Serce, a dla wrogów to. Pamiętaj. Gdzie są ci cały Trzymacie wilka jako psa, nieźle. Svanrige. Wirt, Karl. Zróbmy save'a. Bo z nimi jest łatwo przegrać. Zmiażdżę ci pysk!
Hjalmar, możesz... Lubisz opowiadanki? Szkoda, że koniec jest smutny. Ach! Co poradzę? Nieźle oberwałeś. Weź zobacz, czy mam wszystkie zęby. Zęby masz wszystkie. Większość. Nieźle ci urządzili. Co się śmiejesz? Tobie też by naklepali. Śmiem wątpić. Śmiem wątpić, dokładnie. Co powiesz na zakład? Jak położysz któregoś z wildkarli, dostaniesz mój miecz. A jeśli skończysz jak ja, żegnasz się ze swoim. Umowa stoi. Kto to wildkarlowie? Wildkarlowie? Kto to? A, takie dzikusy, co mieszkają w górach. Żyją walką i biją się jak nikt. Takie dzikusy, co mieszkają w górach, znaczy pasterze. Tak, tylko bez owiec. Stoi. Stoi. Możesz mi już zapakować ten miecz. Miedziel skóry na niedźwiedziu, wilki. No. Bałbym się takiego piercingu. Nie żyć? Nie. Nam nikt nie dorówna. Chcemy bić, aż nasze ręce będą czerwone od krwi. Przejdźmy do rzeczy. Wow, chciałbym mieć taką brodę jak ten pan. O ile pamiętam, trzeba wygrać dwie albo trzy walki. Dobrze się bijesz. Mocno! Wygrałem! Ale walka, tak go pomordzielałeś, że aż dziw, że mu mózg uszami nie wyszedł. No, zakład przegrał. Takie widowisko, że nawet nie żałuję. Masz! Tekst jak zetków! Eddie, mózg mi wyci! To jest za duże na twój mózg! Odpowiesz tak, co się dzieje na końcu można porównać do zwyczaju w Japonii, żeby kłaść na stolik ucznia zmarłego kwiaty lub żyć mu, lub życzyć mu tym śmierci. Okej. Okay. Co, jeszcze jeden? Podobno chce ci się mierzyć na pięści. Mierzyć? Nie, nam nikt nie dorówna. Chcemy bić, aż nasze ręce będą czerwone od krwi. To przejdźmy do rzeczy. Przejdźmy do rzeczy. Chętnie. Jeszcze raz? Z tobą? Zdychaj! Zdychaj! Rozszarpać go! Zmiażdżę ci pysk. Zmiażdżę ci pysk. Okej. Okay. Cieszę się, że w Dark Souls opanowałem technikę parowania przeciwników do perfekcji, bo to pomogło w Wiedźminie. Jak robisz to odepchnięcie? R2. W momencie, kiedy on cię uderza, ty używasz bloku. Tak jak w Dark Souls. Parowanie. Tak samo w Wiedźminie. W momencie, kiedy on ci ma uderzyć, ty używasz bloku, czyli parowanie. Pum! Wołaj następnego! No dalej, wołaj następnego, dopiero się rozgrzewam.
Wyrwę ci wątrobę! Załóż, zdeptać, rozerwać! Ty robiłeś tylko unik? Parowanie jest lepsze, bo on jest ogłuszony i możesz mu zadać dwa silne ciosy. A po uniku możesz chyba zadać tylko jeden cios. Gdyby nie to, że już miodu wypiłem, nigdy byś mi nie dał rady. No. Chętnie powalczę z trzeźwym. Zawołaj kogoś trzeźwego. Znajdzie się chyba... Różnie to było w sumie? Znajdzie. Noc jeszcze młoda. Wypuszczę cię z laty. Osiągnięcie odblokowane. Wykonaj 10 kontrataków z rzędu. Okej. Okay. Osiągnięcie odblokowane, mordobijacz. Nawet nie wiem, czy ono się tak nie nazywało. Dobrze bijesz, jak na kogoś z kontynentu. Co ty nie powiesz? To już wszyscy? Oj, a zapowiadało się tak fajnie. 50 expa. Nie wiem, osiądziemy na jakiejś ziemi i będziemy... uprawiać pole. Zabić giganta to jedno, ale wolę przejść do to się nazywa. Witaj, Uldalryku. Drogodar! Pamiętacie go? To okrutna Chimem zwana Jarla Uldalryka lata długie męczyła jeść, ni spać mu nie pozwalają. Lecz pewnego dnia zabić giganta to jedno, ale przechytrzyć ich. Szacunek. Nie ma tak porządni barani kotlet. Zęby mi dzwonią. To. Dobra, chodźmy do Kracha po naszą nagrodę za pomoc jego dzieciom. Oho. Witaj, Birna. Uczta nie przypadła ci do gustu? To nie uczta, tylko jarmark, na którym kupczy się głosami niby owczymi skórami. Też prawda. Svanrige nie zamierza walczyć o poparcie? Svanrige nie zamierza walczyć o poparcie. Syn Brana nie będzie targować się o koronę, która mu się należy. Z tego co słyszałem, o tym, kto zostanie królem, zadecyduje głosowanie. Dokładnie. Tak każe tradycja, ale nie każda tradycja jest dobra. Pieczę nad wyspami powinien sprawować jeden ród. Rozumiem, że myślisz o swoim rodzie. Rozumiem, że masz na myśli konkretny ród. Oczywiście. Bran był najlepszym królem, jakiego Skellige widziało od wieków. Svanrige to krew z jego krwi, więc to jemu powinien przypaść tron, a potem jego synom. Monarcha dziedziczna, co? Gdy czytałeś, nie będę walczył o poparcie, byłeś tak zdziwiony? Co? Gdy czytałeś, nie będę walczył o poparcie, byłeś tak zdziwiony? Nie rozumiem, o co ci chodzi. Co jest złego w wyborze króla? Co jest złego w wyborze króla? Przejdź się, posłuchaj, to zrozumiesz. Kandydaci już rozdają ziemię, obiecują przywileje, tytuły, przychylne wyroki. Tak było w Polsce, kiedy była monarchia... przechodniem. Elekcyjna. Król jest władcą, tylko dłużnikiem. Trzeba z tym skończyć.
zaczynając od osadzenia na tronie pierworodnego syna Brana. Mam nadzieję, że jarlowie to dostrzegą. Raczej nie. Opuszczasz Kertroldę? Opuszczasz Kertroldę? Jutro skoro świt. Bawcie się dobrze, mistrzu Geralcie. Dziękuję, Birno. Krachu? Nawet trzeba. Chodź, czekałem na ciebie. No, jak ci się podoba uczta? Chyba lepsza niż te wasze bale na kontynencie. Znacznie. No, dokładnie. A no jest. Czego to ja nie wytoczyłem z piwniczki? Miody półtora, ci cynki. Piłem. Śliwowica. Spirytusy. Piłem śliwowicę. Spiłem spirytus. Ankrejt wiedzą, co to gościnność. No, domyślam się. O czym rozmawiałeś z Birną? O czym rozmawiałeś z Birną? O polityce. Przecież nic innego jej nie interesuje. No, w sumie prawda. Nie, że ze względu na pamięć o Branie powinienem nakazać moim dzieciom wycofać się z wyścigu o koronę. I poprzeć Svanriga. Coś mi mówi, że się nie zgodziłeś. Swoją drogą, jego twarz wygląda, jakby zderzył się z ścianą, jest płaski. Nie jesteś rozdarty między Hjalmarem a Cerys? Nie jesteś rozdarty między Hjalmarem a Cerys? W sensie, czy mam faworyta? Nie. Różni są jak ogień i woda, ale w obu płynie krew Ankrejt. Prawda. Myślisz, że Skellige posłucha kobiety? Myślisz, że Rada Jarlów posadzi na tronie kobietę? Gdybyś mnie spytał parę miesięcy temu, wpierw bym się zaśmiał, a potem zaprzeczył. Ale... Ale dziś widzę, i nie tylko ja zresztą, że Cerys ma coś, co na wyspach jest równie rzadkie jak upalne lato. Cierpliwość. Wszyscy wpierw robią, potem myślą. A ona jest inna. Jak to baba? Ups, sorry. Ale jak już zacznie działać, nie ma takiej siły, która by ją zatrzymała. Miałem na myśli nie sorry za pęknięcie, tylko sorry za określenie baba. Hjalmar nie jest zbyt porywczy jak na króla? Tak między nami. Hjalmar nie jest zbyt porywczy na króla? Zależy, o jakim królu myślisz. Jeśli chodzi ci o takiego, co śle posłów, przesuwa figurki po mapach, rachuje, co mu się bardziej opłaca, to tak, jest zbyt porywczy. Ale Skellige chce innego władcy. Takiego, co utopi Nilfgaard we krwi, który prędzej skoczy w ogień, niż się podda. A to cały Hjalmar. Prawda. Jeśli wzmożecie ataki, Emhyr się wściekie. Możecie tego pożałować. Też prawda. My na Skellige nie znamy pojęcia pokoju za wszelką cenę. Też prawda. Sytuacja polityczna zmienia się wraz z punktem widzenia. Coś w tym jest. Pomówmy o mojej nagrodzie. Obiecałeś mi nagrodę za pomoc twoim dzieciom. I dotrzymam słowa. Proszę, to cacko jest w moim rodzie od pokoleń. I za to, żeś pomógł zachować jego ciągłość, daję je tobie. Piękna robota. Dziękuję. To ja! Lugos, Lugos, Lugos! Co tam się dzieje? Słyszałeś? Cholera. Hjalmar zaczął pewnie jakąś burdę. To nie Hjalmar. Chodź. Boję Lugosa, nie Hjalmara, ale dobra. Wow! What the fuck? Niedźwiedzie! Jednego mniej. Drugiego mniej. Jeszcze trzeci. Oj. Berserki! Meios mógłby zostać królem Ardy przez Skellige. Nie wiem o tym.
Nie jestem taki pewny. Przeżyli wszyscy oprócz obojga dzieci Kracha. Dajcie jakieś szmaty! Trzeba mu zatamować kwotok szybko! Tato... Tato... To nic nie da. Weź mój płaszcz. Trzymaj się, synku. Wyjdziesz z tego. Jak mnie kiedyś rekin... Halbjorn? Już nie żyje. Nie żyje. Mogłaby jego postać jakoś bardziej lamentować. Nie dzieje, co? Gadaj! Uważaj, jak mówisz do mojego ojca! Schowaj miecz, szczeniaku, bo Krach też straci syna. Obraziłeś mnie, Lugos, a teraz grozisz mojemu synowi. Nie puszczę ci tego płazem! Spokojnie! Chodź! Zatłukę cię jak wściekłego psa! Spokój! Spokój! Dość już krwi rozlano! Dokładnie. Ktoś tu ściągnął te niedźwiedzie, żeby zamordowały naszych synów i braci. Nie zwrócimy im życia. Ale możemy i musimy ich pomścić. Myślę, że wiemy, kogo to może być sprawka. Też się domyślam. Swoją drogą, czy on sobie nie wyłupił oka? Dlaczego teraz nagle ma oko? Znajdźcie winny Harkley. A nie! To był on! Sorry, przepraszam. Dobra, nieważne. Wyjaśniło się, to ja jestem popierdolony. Albo raczej upity. Nikt nie widział, skąd wzięły się te niedźwiedzie? Nikt nie widział, skąd się tu wzięły te niedźwiedzie? Mniejsza z ty! Już wiem, gdzie szukać winnych. Gdzie niby? Czekaj, oszalałeś! Chcesz kogoś zasiedz, zanim sprawdzimy, co się naprawdę stało? Też prawda? Sprawdzaj sobie. Ja w tym czasie zmyję hańbę z naszego klanu. Hej, jarlowie już cię nie słyszą. Możesz przestać bawić się w bohatera i pomyśleć przez chwilę? Dlatego chcę poprzeć Cerys. Z tym nie można czekać. Czy ty mnie w ogóle słuchasz? Ktoś tu wpuścił te niedźwiedzie. Odpowiedź na to, kto za tym stoi, jest na tej sali. Pomogę Cerys. Masz rację, Cerys. Pomogę ci. Dzięki. Do zobaczenia. Wrócę z głowami zdrajców. Na pewno. Ja tu na razie zostanę. Ktoś musi to wszystko ogarnąć, wezwać z Dachorów, wydać ciała krewnym. Wilku, dziękuję. Mam na imię Geralt, ale dobra. Widziałeś kiedyś coś takiego? Nie. I mam nadzieję, że już nie zobaczę. Skąd się wzięły te niedźwiedzie? Ludzie się śmiali, jedli, pili. I nagle zaczęła się rzeź. Krew aż bryzgała na ściany. Tego trzeba się dowiedzieć. Kto zginął? Kto zginął? Drogodar, Drakebondu, Lugos Siny, Halbjorn Otryk. Długo by wymieniać. Sami synowie jarlów. Pomogłeś kiedyś Lugosowi, tak jak mnie z Himem. Ale kandydatów do korony, którzy przeżyli, można wymienić jednym tchem. Ty, Hjalmar, Svanrige. Co chcesz przez to powiedzieć? Na razie nic. Komuś zależało na tym, żeby zginęli wszyscy kandydaci do korony. Oprócz Svanrige. Ciekawe komu. Opowiedz, co dokładnie się działo przed masakrą. Opowiedz, co dokładnie działo się tuż przed masakrą. Młody Lugos założył się, że wypije beczkę piwa duszkiem. Wlazł na stół, złapał antał pszennego z Tintry i zaczął żłopać. Grytyka latała mu jak spławik. Nadął się, zczerwieniał, ale pił dalej. Ludzie walili kuflami w stoły. Wołali, Lugos, Lugos. To słyszeliśmy. I wtedy z drugiej strony sali poszedł taki ryk. Obróciliśmy się jak na komendę sternika. A one już tam były. Ci, co siedzieli najbliżej, nie zdążyli nawet mieczy wyciągnąć. Rozerwało ich na kawałki w mgnieniu oka. Nie bez powodu niektórych Skellijczyków nazywają berserkami. Ale to tak gwoli ścisłości i odnośnie do kanonu. Rozejrzyjmy się. Dość gadania. Pora się rozejrzeć. Daj znać, jak coś znajdziesz. Ja pogadam z resztą. Może ktoś widział coś więcej niż ja. Okej. Ale to by było na tyle w tym odcinku.
Dzięki za uwagę. Gro, pozwolisz mi zapisać? Dziękuję. I widzimy się następnym razem. Na razie.